Witam Cię, cześć, w tym nowym, pięknym dniu. Ja jestem Oskiewicz i zapraszam Cię na kolejny Daily Vlog. Dobra, słuchajcie, aktualnie dzisiaj trochę będę mówił ciszej z racji tego, że no, nie jest tak wcale późno, bo dopiero chyba 7:30 albo 7:40 ja idę do szkoły i dzisiaj mam tylko 3 lekcje, bo później taka mini wycieczka jakby do tego, do wojska. No. Postaram się coś nagrać, ale nie obiecuję, bo mamy zabronione używanie telefonów. I w ogóle już teraz powinienem się rozłączyć, żeby nie było przypału. No, także będziemy się widzieli i zobaczycie. Wy za sekundę, ja za kilka godzin i zobaczycie, co mi się uda nagrać. Garnizonu Sieradz i święta 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Mogę pomachać? Rogal, pomachaj! Nie ma badań. Szanowni Państwo, na plac wchodzą gotowdziały brygady. Żołnierze maszerują przy dźwiękach pieśni 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Panie generałom, prowadzi! Sztandarowy starszy
ekipaży kapitan Robert Eisenhardt, asysta kapral Dominik Skrzypiński. Maszerują żołnierze Batalionu Łączności, które prowadzi jego dowódca podpułkownik Radosław Kurycki. Pierwszą kolumnę Batalionu Łączności prowadzi major Bogumił Tobiasz, drugą kapitan Ryszard Śliwowski. Jako kolejni żołnierze Batalionu Logistycznego, który prowadzi major Dariusz Molski. Trybunał maszeruje kompania dowodzenia prowadzona przez porucznika Jakuba Pojmańskiego. A teraz przed Państwem żołnierze rezerwy, którzy w poniedziałek stawili się na ćwiczenia do naszej brygady. Pierwszą kolumnę prowadzi porucznik Tomasz Chałubiński. Drugą kolumnę prowadzi podporucznik Dominik Rudnicki. Raz jeszcze witamy Was w brygadzie. Jezu Marta! Defiladę zamyka Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, którą prowadzi jej dowódca kapelmistrz, major Dominik Sierzputowski. Dziękujemy za wspaniałą oprawę dzisiejszej uroczystości. Koniec? To po co oni się tam ustawili? Fajnie, 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 fajnie.
smoki. Idzie do nas. Mati, tym na nas leci. Stworzenia warunków do użycia broni. Stąd też duży nacisk kładzie się na łączenie elementów walki wręcz z taktyką działania i strzelania. Jeszcze ta muzyka mi nie wiedzie. Ale co? Dobra, było już na końcu, nie było aż tak nudno, ale teraz nam pozwolili poszukać tych wyszczołów, tak? Dobrze mówię. I sobie je wziąć. Ty, ja to sobie robię. Ja mam lampę włączoną. Tam nic nie widać. Nie, właśnie, że możemy na żeby młody zrobić jedną zajmę. Górą, jaką masz tam zmieścić? Górą się wchodzić, a ktoś z takie też masz. O, Moskwicz, wyobraź sobie tutaj ten grać. O nie, najgorzej. Oni tu nawet paragony wydają. Jak to tu jest? Ja też nie mam. Dobra, panowie. Siatę, dajta. O Jezu. Siatę, dajta. Przepuśćcie, bo wyjść chcę. Nie wyjdę teraz. Przepuścić, bo wyjść chcę. Co studio do nagrywania Oskicza. Także wróciliśmy z wycieczki i niestety podczas zabrakło mi pamięci. Siema jeszcze. Zabrakło mi pamięci,
No i nie nagrałem wszystkiego, co chciałem. I właśnie te, zaraz mi się skończy znowu, także widzimy się. Znaczy już w sumie zapraszam cię do kolejnego nowego dnia. Także dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Pierwsza trójka, która była najszybsza, Nubek, Mikasia oraz Graniacz. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I ostatni subskrybenci, 10 ostatnich subskrybentów, to jest Adam Żegadło, pozdrawiam, Nubek, pozdrawiam, Magik, pozdrawiam, Overkiller, Skyenivios, Michalak, Eryk, Makapaka, Lange, Languś i jakiś kolej ze wsi, wszystkich was pozdrawiam, a my, słuchajcie, widzimy się już w kolejnym nowym pięknym dniu. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnij zostawić kciuka w górę, subskrypcji, napisać, że jakiś komentarz, może ci się trafi, że pojawi się w pierwszej trójce, która była najszybsza. Oraz polecam sklep Mazur Shop, który macie w opisie oczywiście, oraz moją grupę Wolderyowski, czy moją stronę na Facebooku. Tam macie, Discorda też macie. Donaty macie, możecie wysyłać, bo zbieram na nowy komputer, będą szybsze, częściej filmiki. A ja się z wami żegnam, widzimy się w nowym, pięknym, lepszym dniu i od tego odcinka, oprócz tego, że będziecie walczyli o pierwsze miejsce, możecie również zadawać mi pytania, na które odpowiem właśnie teraz, czyli na końcu odcinka. Niestety w tym odcinku nie ma żadnych pytań, z racji tego, że z racji tego, że jeszcze wtedy tego o tym nie wiedzieliście, jedynie mogę poodpowiadać na kilka propozycji od was. Nie powinieneś pokazywać twarzy twoich kolegów, niestety, ale prawo się zmieniło. W tym momencie można każdego pokazywać, gdzie się chce, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Ale tęsknię za wami i szkołą, no. My za tobą też tęsknimy, Tomachu. Pamiętaj, trzymaj poziomo telefon, będę pamiętał, a my się, jeszcze Nubek, pierwszy spoko odcinek, dzięki, a my się widzimy już w nowym pięknym dniu, także jo.